Dzień dobry. W tym nagraniu jest ze mną dwóch wybitnych gości. Słuchajcie, witam was w Escoli Mobile Live. Bogusz, Rafał, bardzo mi miło was widzieć. Słuchajcie, to jest nasz wyjątkowy odcinek, dlatego że po raz pierwszy dwóch gości ma porządne słuchawki. Witamy. Niezwykle cieszymy, że tutaj jesteśmy z wami. Patrzcie, nawet ktoś nam kliknął serduszko z tej okazji, także to jest, słuchajcie, przełomowy odcinek. Każdy odcinek niesie ze sobą jakiś przełom. Na poprzednim miałem na przykład dwie osoby, które miały na stojących biurkach, tak jak ja, chłopaków z Nozbe. Także każdy odcinek jest jakiś wyjątkowy. Czasami zdarza się też, że wyjątkowy jest pod względem treści. I od tego zacznijmy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o SaaS-ach przede wszystkim, o tym, jak robić biznes mobilowy, w szczególności z uwagą na SaaS-y. Bogusz, powiedz ty kilka słów o sobie, chociaż dla wielu osób pewnie uważana jesteś za ikonę SaaS-ów, to powiedz, dlaczego wiele osób uważa cię za guru SaaS-ów? Bardzo miłe słowa, Krzysztofie, dziękuję bardzo za takie miłe powitanie. Nie, ja na pewno się nie uważam za jakiegoś guru SaaS-ów, bo to jest bardzo, powiem tak, im więcej się uczę, tym widzę, że wiem jeszcze tak mało o tych SaaS-ach, szczególnie patrząc na ludzi z zagranicy, którzy już no, zjedli zęby na tym. I naprawdę to jest potężna dziedzina nauki, te biznesy subskrypcyjne, więc cały czas się uczę, ale udało mi się po pierwsze zbudować swój biznes SaaS, który pozwolił mi na odejście z etatu. W tym momencie jakby już oddzieliłem się od tego biznesu, jestem troszkę takim, poza tym, że jestem udziałowcem, co-founderem i adwajzorem, to zacząłem robić inne projekty, kolejne SaaS-y i w międzyczasie jeszcze na podstawie swojego doświadczenia zbudowałem kursy, które pokazują, jak przejść od programistów do founderów właśnie aplikacji SaaS. A teraz jeszcze dołożyłem do tego wszystkiego kolejne takie cykiełki z osobami, które są już w tym świecie SaaS-owym dużo dalej. Do tego mamy fajną społeczność, twórcy aplikacji SaaS. No ogólnie wsiąkłem w ten model, jest naprawdę, naprawdę genialny. Bardzo polecam. No, cały odcinek o tym będziemy rozmawiać, więc myślę, że sporo osób się przekona, że warto spróbować i co zacząć robić w tej kwestii. No to jeszcze pochwal się, bo czytałem, że Akademia Globalnego Startupu, tak, 150 tysięcy sprzedanych właśnie abonamentów, czyli znaczy, że jest też wymierny wynik tego, co robisz, tak? Jak najbardziej. Ta twoja e-learningowa twarz, tak? Że to jest, to nie jest tam grupa miłośników, to są też konkretny biznes, który ty robisz i transparentnie o tym mówisz, co cenię. Tak, z jednej strony to jest biznes SaaS zrobiony, tak? Ten nasz pierwszy to jest Polisa w chmurze, czyli taki powiedzmy CRM, marketing automation, ogólnie obsługa całej branży ubezpieczeniowej, agentów ubezpieczeniowych, agencji ubezpieczeniowych. To jest ten produkt, który faktycznie zbudowaliśmy od zera własnymi rękami. Doszliśmy do jakichś tam fajnych też wymiernych wyników i zbudowaliśmy niewielki zespół, który tym wszystkim zarządza. Ja teraz odszedłem jakby z roli CEO z tego projektu. Buduję kolejną aplikację SaaS i w międzyczasie jeszcze buduję ten biznes w przestrzeni kursów online. I tak, nowy nasz program Akademia Globalnego Startupu. 150 tysięcy z pierwszej edycji, wcześniej była przedsprzedaż, to była, zamknęliśmy łącznie ćwierć miliona z tego jakby takiego startu. Dołączyło ponad 200 osób do tego programu. W tym programie ja jestem jakby wydawcą, tak, a głównym instruktorem jest osoba, która jest już dużo dalej, tak, Błażej Abel z Landingów, którego serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. On już ma zespół 60-kilkuosobowy, miliony tych powtarzalnego rocznego przychodu, klienci w 80 krajach. No, naprawdę jest dużo, dużo dalej. Więc ja z jednej strony robię coś sam, a z drugiej strony wybieram sobie ludzi, którzy są już dużo dalej na tej ścieżce, gdzie ja chcę być, tak? I robimy wspólne projekty. Ja jednocześnie się uczę i jestem w stanie przekazywać tą wiedzę dalej wam i sam czerpać i jednocześnie na tej bazie budować kolejne biznesy SaaS-owe już o wyższych przychodach, o większym globalnym zasięgu.
No właśnie, wspomniałeś od dewelopera do foundera i tu mamy właśnie, jak rozumiem, taką osobę, Rafał Piekara jest ze mną. Rafał, powiedz, jak wyglądała twoja droga w tym zakresie? Ja jestem takim typowym programistą, freakiem technologicznym, fanem nowych rzeczy. Lubię konferencje, lubię się udzielać, lubię poznawać nowe rzeczy, więc ta moja droga polegała głównie na tym, żeby poznawać coraz to nowe rozwiązania i przeszedłem właściwie chyba wszystkie tereny od korporacji, przez startupy, przez prowadzenie własnej firmy, własnego software house'u i dostarczanie rozwiązań dla SaaS-ów moich klientów. I teraz też działam startupowo. Moim takim głównym zajęciem jest lidowanie, opieka nad technologiami front-end i mobile u pacjenta. Też razem z Boguszem budujemy społeczność i frameworki i produkt związany z Achieve Guru, z samą kulturą produktywności, osiągania celów, poprawiania własnych wyników. To wszystko tutaj jest skupione, więc droga takiego programisty przez biznes, przez startupy, przez nowinki technologiczne, poznawanie nowych ludzi doprowadziło mnie do tego momentu dzisiaj tutaj. Powiedz, Rafał, więcej na temat Achieve Guru, to znaczy to produktywność i lepsza praca to już odmieniana jest na LinkedInie przez wszystkich możliwych coachów, więc chciałbym, żebyś powiedział, co konkretnie, jaką wartość dajecie swoim klientom, partnerom. Więc w dużej mierze, jeśli chodzi o same zagadnienia produktywności czy osiągania celów, wygląda to tak, że osoby, które definiują sobie jakieś cele, inspirują się jakimiś performerami, innymi twórcami, którzy osiągają fajne rzeczy. Natomiast brakuje jakiegoś miejsca, które jednoczy i buduje taką społeczność, w której te osoby mogą się wymieniać spostrzeżeniami, wymieniać dobrymi praktykami, wymieniać swoimi frameworkami na osiąganie celów. Jest masa różnych narzędzi do zarządzania projektami, ale wokół tych narzędzi brakuje takiej społeczności, która wszystko buduje. I czymś takim ma być właśnie Achieve Guru. Ma być tutaj pełna społeczność, która wymienia się własnymi rozwiązaniami, buduje się nawzajem. Takim szczególną rzeczą, na którą zwracamy uwagę tutaj z Boguszem, jest to, żebyśmy mieli możliwość podglądania osób, które osiągają cele, które są gdzieś dalej niż my, które nawet historycznie, nie tylko teraz, w danym momencie, ale też wcześniej, doszły do konkretnych celów i w tym ma też pomagać narzędzie, które będziemy budować. Czyli to jest taki też mentoring w tym wszystkim, tak? Czyli jakby możliwość skorzystania z doświadczenia osób, które już pewną drogę przeszły, tak? To... I ja jeszcze mogę parę słów powiedzieć, bo ja jestem jakby pomysłodawcą tego całego przedsięwzięcia. Rafał do mnie dołączył właśnie w tym projekcie w formie co-foundera CTO. Więc jaki tu jest główny zamysł, tak? Z jednej strony ta podstawowa wersja naszego Achieve Guru, jeżeli chodzi o sam produkt, narzędzie, to będzie po prostu narzędzie do, powiedzmy, zarządzania zadaniami, przy czym zorientowane na te długoterminowe cele, czyli mamy długoterminowy cel, dzielimy go na mniejsze kawałeczki, bierzemy ten mniejszy kawałeczek, czyli przykładowo chcę, stawiam sobie cel, Achieve Guru ma 10 tysięcy użytkowników, ok? Dobra, to podzielę go sobie na mniejsze cele, czyli powiedzmy taki poziom drugi, to by był Achieve Guru ma 1000 użytkowników, poziom pierwszy, ten najbardziej podstawowy, Achieve Guru ma 100 użytkowników. Ok, czyli to jest to, nad czym się skupiamy i dążymy do tego, że chcemy mieć 100 użytkowników. No i teraz do tego takiego celu dokładamy sobie projekt, już w takiej metodologii, powiedzmy, getting things done, tak? Czyli dokładam sobie projekt, pozyskać pierwszego klienta. I do tego projektu dodaję sobie już konkretne zadania to do, na przykład znaleźć grupę osób, grupę na Facebooku, gdzie zgromadzą się osoby, które będą zainteresowane użyciem narzędzia, napisać do 10 osób, przekonać jedną osobę do tego, żeby przetestowała rozwiązanie. Takie zadania to do, tak? Mhm. Przy czym każde to zadanie to do ma ten szerszy kontekst, tak? Szerszy kontekst, że to się łączy z tym, że w 2022 Achieve Guru będzie miał 10 tysięcy płacących użytkowników, tak? Czyli do tych zadań to do, do tych list to do dodajemy ten szerszy kontekst. I
poza tym, że każdy będzie mógł sobie sam zarządzać takimi swoimi celami, czy firmowymi, czy prywatnymi, rozbijać to i sobie do tego dążyć, patrząc na ten szerszy kontekst, to jeszcze będzie możliwość właśnie to, o czym Rafał mówił, pokazania, dobra, to ja ten cel chcę zrobić publiczny i wy patrzcie, jak ja do tego dochodzę, jakie mam projekty w tym, jakie mam te milestone'y, jakie mam to-dosy i możliwe, że jeszcze dodatkowo za to będziemy, dołożymy taki model typu Patronite, typu chcę obserwować twój, jak dochodzisz do tego celu, dostawać jakieś ekskluzywne materiały, ale to będę ci musiał na przykład 10 zł miesięcznie płacić, tak? To taki dodatkowy model, bo głównym modelem jest jakby SaaS, po prostu subskrypcja. Ale kto komu płaci? Ten, który chce osiągnąć ten sukces, płaci innym, żeby w niego wierzyli? Czy jak nie dojdzie, Nie. No, tak jak mamy, żebym ja coś osiągnął, tak? Płacą, żebyś dzielił się krokami do osiągnięcia tego twojego celu, tak? Czyli okay. Powiedzmy, masz, nie wiem, Patronite'a czy Patreona, gdzie po prostu ludzie wspierają jakichś twórców. I na przykład wspieram twój podcast, a za to dostaję raz w miesiącu dodatkowy odcinek, plus mogę z tobą pogadać i tak dalej, i tak dalej. Nie? To tutaj, okay, powiedzmy, jest Krzysztof, który buduje dużą firmę i chce sobie dorzucić, chcesz pokazywać ten swój proces, nie w formie jakiegoś vloga, czy w jakimś, nie wiem, social mediach, tylko chcesz to zrobić na konkretnej platformie, gdzie będziesz miał wszystkie narzędzia do tego. I możesz włączyć opcję, dobra, to chcę, żebyście mi płacili, nie wiem, 10 zł czy 15, 50 zł za podglądanie mojej drogi. Świetnie, to użyjmy tego przykładu, żeby porozmawiać o tym, czym jest SaaS, tak? Bo dlaczego świat oszalał na punkcie SaaS-ów? Po pierwsze, no, się chętnie wyinwestują fundusze w te spółki, bo przychody są przewidywalne, czyli mamy ten powracający przychód. Wiemy, że jeżeli raz zdobędziemy klienta, to on z nami będzie, tak? I teraz właściwie wszystko, co może być, staje się SaaS-owe, tak? Nawet Photoshop już nie jest sprzedawany raz, jest SaaS-owy. Microsoft Office nie jest już kupowany raz, jest SaaS-owy, tak? Oprogramowanie dla weterynarzy, Booksy, wszystko dąży w kierunku tego, żeby co miesiąc ktoś, czy raz na rok z jakąś drobną zniżką płacił. LinkedIn, ten złoty, też chce ktoś, żeby płacił, Netflix i tak dalej. Więc wiemy, że to jest po prostu świetny model biznesowy. Ale porozmawiajmy, jak to budować, tak? Bo to jest tematem tego odcinka. Jak sprawić, żeby ten SaaS zbudować? Jakie są takie niezbędne komponenty, żeby to się udało? No przede wszystkim, w ogóle czym jest SaaS? No SaaS to jest dostarczanie jakiegoś oprogramowania w wersji usługi po prostu przez internet. Czyli nie instalujemy nic na komputerze, nie kupujemy płytki, w ogóle kto w dzisiejszych czasach ma jeszcze napędy DVD, ja już w zasadzie w żadnym moim urządzeniu nie mam. Więc konsoli. Wszystko, no tak, w konsoli. Więc jakby wszystko robimy teraz przez internet, no i mamy przeglądarkę, to jest nasze takie okno na świat, więc wchodzimy sobie na dane narzędzie i jesteśmy w stanie, na przykład płacąc miesięczną subskrypcję, miesięczną czy roczną, czy w ogóle nie płacąc, tak, bo to nie jest niezbędny komponent. Ktoś może dostarczać software za darmo, tak, w formie usługi. I jesteśmy w stanie po prostu korzystać z tego software'u tylko za pomocą naszej przeglądarki. Nie martwimy się o żadne zasoby, żadne serwery, o dostępność, aktualizację. O nic się nie martwimy, tak? Wchodzimy. Powinniśmy się tylko martwić o to, żeby dobrze zabezpieczyć jakieś nasze hasła, włączać sobie jakieś dodatkowe zabezpieczenia typu dwuskładnikowe uwierzytelnianie, tak? Jeżeli nikt nie będzie miał tego hasła, nikt nie wejdzie do tych naszych zasobów, które tak leżą gdzieś tam w tak zwanej chmurze, czy po prostu na jakichś serwerach, na jakiejś infrastrukturze, o której w ogóle nie musimy mieć pojęcia. Rafał, coś uzupełnisz? Sama idea SaaS-u jest taka, żeby nie trzeba było zatrudniać programistów do realizacji własnych celów. Więc twórcy SaaS-ów przeważnie budują je sami przy pomocy programistów, natomiast biznesu, czyli klientów, jako tako nie obchodzi już, jaka technologia, jak to jest wszystko rozwiązane pod spodem, tak jak Bogusz powiedział, właśnie, nie obchodzą ich żadne zasoby, obchodzi ich tylko działająca usługa i abonament, który mogą płacić.
Tak, myślę, że warto podkreślić, że ten model nie jest taki super nowy, tak? Bo co prawda nie jest software as a service, ale tak naprawdę miesięcznym abonamentem opłacamy usługi telefoniczne, kablówkę opłacaliśmy i tak dalej, czy nawet głupi prąd jest rodzajem SaaS-u, może nie software'owym, no ale jak nie będziemy płacić przez 3 miesiące, 6 miesięcy za prąd, ktoś nam go po prostu fizycznie odcina i on przestanie płynąć. I de facto bardzo podobnie się dzieje w przypadku oprogramowania. Natomiast co jest istotne, co powiedzieliście, to jest właśnie, że z perspektywy użytkownika to jest dla mnie taka czarna skrzynka. Dobra, nie wiem, korzystam z Lifespace'a, tak, jako CRM-a, czy korzystam z jakiegoś oprogramowania, właśnie jak wspomniałeś, Bogusz, jestem ubezpieczycielem. I mnie nie obchodzi, czy to jest napisane tam w PHP-ie, czy to ten. Ja sobie po prostu wchodzę na przeglądarkę najczęściej, bo nie 100% SaaS-ów jest przeglądarkowych, ale bardzo często wchodzę czy na dedykowaną aplikację, czy przeglądarkę i to działa. I to jest szalenie wygodne. Tak długo, jak opłacam abonament. I dlatego to jest też opłacalne dla twórcy, bo akurat w przypadku prądu ten przykład jest dość obrazowy, tak? Jakby przestajesz płacić, to cię odłączamy, więc motywacja do płacenia jest raczej duża. Tak, ja tutaj mogę wspomnieć o dużej przewadze, którą widziałem właśnie u użytkowników polisy w chmurze, dużej przewadze tego rozwiązania SaaS-owego, software'owego, bo wcześniej, po pierwsze, duża część, to jest branża tradycyjna, tam dużo ludzi jeszcze siedzi w segregatorach, mieliśmy klienta, który ostatecznie nie przeszedł w ogóle do chmury, bo nie ogarnął tego, dlatego że miał 10 tysięcy swoich klientów w segregatorach, cały pokój wypełniony segregatorami, po prostu nie dał rady, w ogóle nie podjął wyzwania przepisania tego do internetu, do jakiejś usługi. Taki jest dosyć skrajny przykład, ale wiele osób, które jednak się scyfryzowały w tej branży, korzystała z rozwiązań desktopowych, takich starych programików desktopowych i niestety wiele z tych osób, które nie ogarniały, że trzeba robić jakieś backupy, że to się nigdzie nie zapisuje poza ich własnym komputerem, okazywało się, że traciły całe bazy swoich klientów, tak? Tysiące klientów, kontaktów, różnych ważnych informacji i nagle zostały stracone, bo ktoś zalał kawę laptopem albo po prostu ten laptop został skradziony czy zgubiony. I potem okazuje się, że w momencie, kiedy oni przechodzą do aplikacji SaaS-owej, gdzie te wszystkie zasoby, backupy, security, wszystko to jest, to my im dostarczamy, tak? My jako firma technologiczna, oni się nagle przestają tym martwić. Jedyne, co oni muszą zrobić, to po prostu wejść rano, zalogować się do systemu, wpisać hasło tam z SMS-a, żeby być jeszcze bardziej bezpiecznym, że nikt im się nie loguje do tych danych, nie wykradnie im tej bazy klientów. I mogą pracować, potem się wylogować i mieć po prostu, skupić się na własnej pracy, a nie na zarządzaniu jakąś infrastrukturą. Ale ja myślę, Bogu, że jeszcze jednej ważnej rzeczy nie mówisz. Co odróżnia SaaS od takiego programu, jak to wspomniałeś, wyinstalowanego, tak? Że ten program jest często dany raz na zawsze, czyli zakładam, że on będzie działał bardzo dobrze. No ale tak, technologia w przeciwieństwie właśnie do prądu dość mocno się zmienia. I w tym momencie, jeżeli ten ubezpieczyciel kupił sobie 10 lat temu ten program, no to on, kurczę, już zupełnie nie przystaje. Raz ze względów prawnych, dwa ze względów technologicznych. A to, że tak naprawdę to jest taki, SaaS jest takim układem składki członkowskiej, tak? To też jest model znany od wielu, wielu lat, czyli w SaaS-ie ci korzystający zrzucają się, tam może być ich kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, a nawet mogą być miliony, zrzucają się, żeby ten twórca mógł cały czas właśnie aktualizować, dopracowywać, żeby Rafał i jego koledzy programiści mieli na swoje nie najmniejsze pensje, żeby im się chciało pracować i faktycznie cały czas to udoskonalać, bo gdy sprzedamy coś raz, no to prawda, w momencie, kiedy jest sprzedane, no to mało kogo to potem interesuje, no taka jest rzeczywistość, tak? Bez pieniędzy, bez jakichś inicjatyw ciężko rozwijać program i cały czas sprawiać, żeby był lepszy. To jak jesteśmy już przy pieniądzach, to ja mam tutaj statystykę, ile jest wart rynek SaaS w tym momencie, więc na rok 2020 to jest około 105 miliardów dolarów, ten rynek usług SaaS-owych. Sprzedawanych w modelu SaaS? Ja myślę, Bogusz, że te twoje statystyki są mocno, mocno niedoszacowane, bo jak popatrzysz na same przychody firmy Microsoft, to jest firma, która ma kilkaset miliardów dolarów rocznie przychodu,
Nie pamiętam, czy 1/3, czy 40% ich przychodów to jest Microsoft Office, który też jest SaaS-em. Który no tak, teraz, jest nie? Teraz jest SaaS-em. Ja korzystam jeszcze ze starszej wersji Office'a. Ale więc myślę, że to, co ty mówisz, to są takie właśnie małe SaaS-y, typu jakaś tam polisa w chmurze, jakieś tam, nie wiem, właśnie LiveSpace, jakieś landingi. Natomiast jeżeli myśleć o tym, że SaaS-em jest dzisiaj praktycznie Adobe Creative Cloud, tak, czyli Photoshop i czy Adobe Premiere, jest Office, wszystko praktycznie staje się SaaS-em, czy nawet to, te licencje sprzedawane, to dzisiaj właściwie też na swój sposób są SaaS-y. Także to domyślam się, 100 miliardów to wydaje się zawrotna suma, ale w rzeczywistości to jest jeszcze więcej. Tak, ale tutaj widać, jaki jest wzrost, bo przewidywany wzrost, załóżmy, że te 100 miliardów, jakkolwiek byśmy to liczyli, to są raporty Gartnera, więc one są jakoś tam pewnie sensownie wyliczane, ale w ciągu 2 lat, tak, do 2022, to ma być już 150 miliardów, tak? Mhm. Więc ten rynek urośnie o 50%. Czy to jest 100 miliardów w tym momencie, czy to jest 200 miliardów, tak? To jeżeli popatrzymy na sam wzrost procentowy, to wydaje mi się, że warto wchodzić w ogóle, w ogóle w tą w SaaS w tym momencie. Okej, no to pomówmy, co to faktycznie, jeżeli mówisz, że są takie wzrosty, znaczy, że mówimy o jakimś takim zmianie konsumenckiej, zmianie zachowań. Tak. Przez konsumentów mam na myśli też oczywiście firmy B2B, to co to tak naprawdę zmienia, że świat staje się coraz bardziej SaaS-owy? Co to zmienia? To takie tak, bo to zmienia podejście do biznesu, tak? Nie, to jest zmienia podejście, to jak modelujesz swój biznes, więc pytanie oczywiście nie jest łatwe, jest podchwytliwe, ale tak. Jestem ciekaw, co wy myślicie. Na pewno zaczynanie SaaS-u jest trudniejsze niż zaczynanie sprzedaży takich jednorazowych usług. Bo powiedzmy, że mamy jakieś oprogramowanie i chcemy je sprzedawać za 5000 zł i po prostu kupujesz raz za 5000 i tyle, tak? I masz to oprogramowanie na zawsze. No więc przychodzi 10 klientów, to jest 50 tysięcy. No i to 50 tysięcy możesz zapłacić ludziom, możesz, no masz ten cash flow od razu, tak? Masz tą kasę. A jeżeli sprzedajesz to za 50 zł miesięcznie albo za, nie wiem, 200 zł miesięcznie nawet, no to tych 50 klientów da ci na przykład 1000 zł miesięcznie. No to jest 1000 zł, a 50 tysięcy, no mamy tu lekki problem, więc to jest problem z tym zaczynaniem. Ale z drugiej strony, jak ten powtarzalny przychód ci rośnie, po pierwsze jesteś w stanie dobrze to mierzyć, jesteś w stanie szacować, jak się nic bardzo dużego nie stanie, typu COVID, tak, bo to niestety uderzyło w część SaaS-ów, to jesteś w miarę w stanie prognozować, jak ten biznes będzie rósł, jak to będzie się zmieniało. No i co najważniejsze, ty nie musisz szukać tych klientów cały czas nowych na całą kwotę twojej usługi. Czyli jak masz usługę za te 5 tysięcy, no to klient kupi raz i on już drugi raz tego samego nie kupi. Może coś innego, jakieś upsele, cross-sele i tak dalej, ale tego już nie kupi. A jak ktoś kupuje za 50 zł i jest zadowolony, no to pewnie kupi w kolejnym miesiącu i w kolejnym miesiącu i w kolejnym miesiącu i załóżmy tych klientów odejdzie w roku, nie wiem, 10%. To jest całkiem dużo, 10-15%, tak zwany churn, tak? Ilość osób, które odejdą. Rezygnują. Ale, tak, ale te osoby, które nie odejdą, no to zostaną i nie będziesz musiał de facto dużo z nimi robić i na przykład jeżeli osiągnąłeś 1 000 000 przychodu, to nie robiąc prawie nic, w przyszłym roku osiągniesz, załóżmy, 850 tysięcy przychodu, dlatego że odejdzie 15%, reszta zostanie, bo jest zadowolona. A jeżeli będziesz działał, budował ten biznes jeszcze bardziej, to tym efektem kuli śnieżnej jesteś w stanie osiągnąć naprawdę dużą skalę. Oczywiście to jest czas, tak? Zbudowanie takiego SaaS-u o wielomilionowych przychodach, no to niestety jest no, przynajmniej 5 lat, nawet do 10, chociaż teraz mamy sytuację, że wchodzi nowy SaaS typu Hopin, który to jest nowe narzędzie do organizacji eventów online, konferencji, webinarów, live'ów i tak dalej i on został stworzony przez jednego foundera w 2018 roku, w 2019 zarobił pierwszą kasę, dziś, bo wszyscy przeszli do online, tak? Dziś ma wycenę 2 miliardów dolarów, dziesiątki milionów dolarów w subskrypcjach. Tak. Czyli wiemy, kto spowodował pandemię. To jest twórca Hopina. Jakby ktoś się zastanawiał z teorii spiskowych, to jest praktycznie on jest pewniejszym graczem niż Bill Gates
więcej na tym zarobił. To ja ci powiem jeszcze, powiem tylko jedną ciekawostkę a propos tego Hopina, bo oglądałem wywiad z founderem i oni mają taką waiting listę, nie? Udało im się wdrożyć tam, nie wiem, 2000 klientów na czas, jak ten wywiad był i mieli 180 tysięcy ludzi, którzy chcieli skorzystać z platformy, ale po prostu nie miał kto ich obsłużyć, nie? Więc to taka transformacja, jeżeli chodzi o to, co się no dzieje. Tak, to jest po prostu trafienie w moment trochę szczęścia. Rafał, ja bym tutaj ciebie zapytał, bo ty prowadziłeś, tak jak ja teraz prowadzę, Software House i moim zdaniem przykład Bogusza raczej opowiada jednorazowa licencja versus SaaS, natomiast sprzedanie usługi to jest jeszcze inne porównanie. Co ty na ten temat powiesz? Znaczy, sprzedanie usługi to jest trudna sprawa ogólnie. Trzeba być bardzo dobrze przygotowanym na to, żeby świadczyć usługi w jak najwyższej jakości, żeby pozyskać tego pierwszego klienta i potem, żeby ten klient mógł przyprowadzić lub mógł zostać z nami lub mógł przyprowadzić nowych klientów, więc na pewno ważnym elementem jest tutaj budowa zespołu, więc cały ten back office, który jest, pewnie wiesz też ze swojego doświadczenia, który jest bardzo ważny przy realizacji projektów dla klientów, musi być budowany po pierwsze w oparciu o zaufanie, po drugie w oparciu o odpowiednie umiejętności. Natomiast tutaj tak jeszcze nawiązujesz do SaaS-ów, właśnie z tego modelu budowania właśnie software house'u czy firmy, która świadczy usługi dla klientów, to wypuszczenie produktu, który pozwoli rozwiązać problem, teraz mamy już narzędzia oparte o sztuczną inteligencję też, które pomagają nam nawet generować kod czy wyklikiwać, tak jak na przykład landingi, które pomagają nam wyklikiwać po prostu sobie strony internetowe, ściągają tą odpowiedzialność z firm, z software house'ów, przez co software house'y czy firmy, które świadczą usługi technologiczne, przestają zajmować się tymi, powiedzmy, prostszymi rozwiązaniami, a zaczynają iść dalej, zaczynają budować coraz bardziej ambitniejsze rzeczy, więc ten postęp SaaS-owy, to, że świat się staje SaaS-owy, że mamy coraz więcej SaaS-ów na rynku, jest super korzyścią dla rozwoju technologii, dla rozwoju w ogóle gospodarki, przez to, że właśnie tworzą się nowe rzeczy, a sztaby technologiczne mogą się skupiać na ambitniejszych sprawach niż, nie wiem, strony sprzedażowe na przykład, bo narzędzia, które mamy, świetnie sobie z tym radzą. Mhm. Dokładnie. Słuchajcie, to ja bym chciał troszeczkę pogadać jednak o polskiej rzeczywistości SaaS-owej, bo oczywiście są te giga SaaS-y, nie wiem, Spotify, Netflix, jakieś, nie wiem, HubSpoty. To są po prostu giganty, czy dzisiaj Hopin, tak, do nich też dołączył, czy nawet StreamYard, z którego korzystamy, tak, w tym momencie. Natomiast jakie ciekawe SaaS-y mamy w Polsce? Padło już landingi. Co jeszcze ciekawego w Polsce się wytwarzyło, czy jest współwytwarzane w Polsce? No właśnie. Po pierwsze, ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę na tą pułapkę tej polskości. Czy warto w ogóle patrzeć na to, co powstaje w Polsce, czy nie warto od razu się być tak zwanym obywatelem świata, bo w Polsce mamy taką pułapkę, że mamy ten rynek 40-milionowy i on jest kuszący i przez to bardzo dużo osób kieruje swoje usługi od razu do Polski z polską nazwą i to generalnie z mojej perspektywy dzisiaj jest błąd. Ja ten błąd sam popełniłem właśnie z policją w chmurze, to jest w tym momencie nieprzetłumaczalne, tak? Możemy sobie zrobić drugi brand globalny. To wynikało też trochę z tego, że to prawo ubezpieczeniowe jest różne w różnych krajach i nie chcieliśmy od razu iść bardziej szeroko, ale dzisiaj z nowymi produktami od razu warto iść globalnie i nie patrzeć na ten rynek polski. No w Polsce mamy mnóstwo tych SaaS-ów, no na pewno Tak z głowy ci nie powiem teraz listy, ale no, tak jak mówiłeś, no Lifespace tam na przykład, tak? Ja też rozmawiam z wieloma founderami SaaS-owymi w ramach podcastu. Masz ich w grupie, nie? Bo są też te znane, takie wielkie, nie wiem, Booksy jest dużym znanym brandem. No, mamy Booksy, mamy Brand24. Brand24, Sentiwan. Znany lekarz. Znany lekarz, Doc Planner. Trochę tego jest, tak? Na live chat. Live chat, świetnie. Mamy trochę takich i wielu z nas słyszało te brandy, może nawet nie zawsze wiemy, że nie wiem, live chat akurat jak tu jestem dokładnie w tym miejscu, gdzie się znajduję, to zaczynał 100 metrów ode mnie w takim autentycznie garażowym biurze,
I przez 10 lat chodziliśmy tam tędy i się śmialiśmy, co ci goście kodują, jakiś czat na stronie, co to w ogóle jest jakiś czat na stronie, kto to będzie chciał czatować przez jakieś strony, skoro można zadzwonić na przykład. Dokładnie, no, także, to się tak, można zdziwić. Do rzeczy, i to naprawdę jest dobry przykład, że wiele rzeczy dojrzewa, tak? Do wielu rzeczy trzeba dojrzeć, tak? Tak, ale ja ci powiem bardzo ciekawe spostrzeżenie. Na przykład, bo taki Netflix to też jest generalnie SaaS. Powiedzmy, że oczywiście. Nie myślisz o tym jako o SaaS-ie, ale to jest SaaS, bo to jest usługa, po prostu, która dostarcza ci narzędzia streamingowe i content. Więc taki Netflix, żeby się przebić na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o ten. Był taki moment, gdzie weszło bodajże Orange is the New Black, tak, serial, czy. I nagle pojawiło się setki nowych, tysiące czy dziesiątki tysięcy nowych użytkowników, więc tak jak mówisz, no to musi czasami dojrzeć i czasami dopiero w pewnym momencie na przykład sytuacja na świecie się zmieniła na taką, jaką jest i nagle taki Zoom wyskakuje na wielomiliardową wycenę, dlatego że wszyscy potrzebują tego narzędzia już teraz, nie? No to jest anomalia. Słuchajcie, ale pogadajmy chwilę o tym, co, ponieważ jakby SaaSy i startupy to jest praktycznie wypowiada się jednym tchem, na przykład Inovo z Krakowa, Piotrka Wilama inwestuje tylko w SaaSy, tak? A przynajmniej bardzo długo tak było. Co można zrobić źle? A może od tego zacznijmy, tak? Bo pewnie wszyscy wiemy tutaj, że bardzo chętnie fundusze inwestują w SaaSy i właściwie teraz ciężko rozpędzić SaaS bez zewnętrznego finansowania, bo tak jak mówisz, żeby zacząć, żeby zdobyć tą taką kulę śnieżną, rozpędzić klientów, szczególnie, tak jak Bogusz wspomniałeś, w globalnym serwisie, gdzie nie wystarczy, że właśnie mamy zamkniętą pulę 1000 klientów, czy 2 czy 5 tysięcy, tylko mamy ich miliony, to żeby rozpędzić się reklamowo, zanim ktoś inny zobaczy świetny pomysł i zrobi to samo tylko 10 razy szybciej, bo ma 10 milionów dolarów na marketing, jest po prostu super trudno. Tak? Ja pamiętam w 2012 roku ja byłem na liście App Store'a czy Google Store'a ze swoją aplikacją przed Duolingo, bo Duolingo jeszcze nie zdążyło się rozpędzić, my byliśmy naprawdę dużo lepsi pewnie w tamtym czasie, no i weszło Duolingo i zapakowało 60 milionów dolarów w marketing i my w parę miesięcy stamtąd po prostu wyskoczyliśmy. I po prostu jedynym sposobem, żeby przeciwstawić się tej skali startupom, jest gigantyczny investment w marketing. Ale chciałbym właśnie pogadać o tym, co sprawia, że rzadko jednak, nie licząc tych wymienionych LifeSpace'a czy Booksy, dochodzą do takiej skali. Co nas ogranicza? Wspomniałeś, Bogusz, mentalność nasza taka lokalna, ale co jeszcze sprawia, że nie odbijamy się od ziemi w takim tempie? No przede wszystkim taka trywialna rzecz, czyli brak zapotrzebowania na produkt. Czyli wymyślamy sobie produkt i tworzymy ten produkt, potem nikt nie kupuje tego produktu. To jest rzecz trywialna, ale niestety bardzo często się powtarza, szczególnie jeżeli chodzi o te osoby techniczne, tak? Ja pracowałem z bardzo wieloma technicznymi founderami, którzy byli programistami. Ja też jestem z backgroundu programistą, Rafał jest programistą i dla nas naturalne jest, żeby zacząć produkt od tego, żeby po prostu go zbudować, tak? A nie żeby rozmawiać z klientami, prosić ich o przelew na przykład na konto za to, że będziesz mógł używać mojej usługi, której jeszcze nie ma, tak? To jest nienaturalne dla nas. Wiele osób tych technicznych po prostu się nawet brzydzi tym, że oni wpychają komuś jakiś produkt, oni chcą usiąść i po prostu budować to rozwiązanie od strony technologicznej, no i potem czekać, otworzyć wrota i czekać, aż te tysiące klientów przyjdą. Więc to jest taka podstawowy według mnie problem, brak tej walidacji. Ostatnio właśnie słyszałem też o kolejnej rzeczy, która nie pozwala SaaS-om rosnąć, że dochodzimy do jakiegoś pułapu i okazuje się, że często jest to po prostu za słaby produkt, tak? Czyli na początku ten produkt może być słaby, ale potem musimy naprawdę mocno ten produkt dopracować. Po co? Po to, żeby właśnie nie musieć ładować tych milionów w marketing, tylko żeby ludzie, wchodząc z naszej aplikacji, korzystając z niej, mieli efekt takiego wow. Tak jak na przykład mamy tutaj StreamYarda, rozmawiamy przez StreamYarda i StreamYard daje efekt wow. Ja zacząłem korzystać, streamowałem wcześniej, nie wiem, na YouTubie, na Facebooku, a tutaj wchodzę, mogę wszędzie streamować jednym kliknięciem,
wszystko działa, wszystko jest super i ja mówię o tym w każdym momencie. Nawet teraz mówimy o tym narzędziu. Robimy darmowy marketing tego narzędzia. Więc jednak ten produkt jest ważny. Tak? Na początku możemy wystartować bez idealnego produktu, nawet bez produktu, no ale potem musimy ten produkt dopracowywać. Nawet jeden z takich bardzo znanych mentorów SaaS-owych światowych, który buduje taką społeczność Saster, mówił, doradzał jednemu SaaS-owi, na żywo oglądałem to dosłownie parę dni temu, doradzał, że w tym momencie ty sobie nie radzisz z produktem, masz tam miliony przychodu, ale żeby mieć dziesiątki, setki milionów, ty musisz zatrudnić mega dobrego gościa od produktu, który weźmie najlepszych inżynierów, po prostu tych zawodników klasy A i dopracuje ten produkt tak, że będzie robił taki efekt wow, że wam po prostu wystrzeli to po prostu takim word of mouth, tak? To jeszcze ja bym chciał tą walidację rozszerzyć, no bo miałem ostatnio taką dyskusję z CTO, naszym CTO z pacjenta, z Szymonem i właśnie Szymon wcześniej też prowadził software house, agencję i tak mam podobny background, tak jak ty Krzysiek i rzucił takie właśnie stwierdzenie, że większość klientów jak przychodzi do software house'u, tych startupowców, oni przychodzą z MVP. Tylko czy to jest faktycznie MVP, czy to jest faktycznie ten produkt, który ma przetestować rynek, czy oni przychodzą z produktem, który sobie wymyślili i który się nazywa MVP. Jakoś tak w nomenklaturze sobie to przyjmują sobie tą nazwę, a okazuje się, że oni wcale nie chcą nic testować, oni mają już swój pomysł, do którego są przywiązani i oni chcą tylko zrealizować ten produkt w charakterze takiego, nie wiem, może tańszej usługi. I to jest jakaś przyczyna fuck-upów, na pewno kilku, że tak naprawdę nie ma tego testowania, nie ma tego sprawdzenia, tylko od razu pod przykrywką testowania chcemy rozwijać swój produkt jako twórcy SaaS-u. A to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo faktycznie nigdy o tym nie myślałem, ale MVP to nie jest MVP zazwyczaj, jak do mnie klienci przychodzą, tylko to jest nie stać mi jeszcze na produkt, który i tak chcę zrobić, więc zróbmy MVP, bo to jest taki bieda produkt, ale tak naprawdę ja i tak zrobię swoje, tak? Ja i tak zrobię swoje. A masz rację, Rafał, że MVP w swojej istocie powinien sprawdzić rynek. I tu Bogusz nawet dobrze powiedział, że robimy jakiegoś landinga, robimy jakiś, jakby ten produkt jest tylko na razie w naszej głowie, a już teraz go sprzedajemy. I to jest trochę idea startupowania. I ja też rozumiem i podpisuję się pod wątpliwościami pod tym, tak? Bo coraz częściej mamy też do czynienia tutaj z pewnymi oszustwami na Kickstarterze czy na tego typu platformach, gdzie ktoś faktycznie zbudował jakąś po prostu fenomenalną wizję, no ale jak przychodzi co do czego, okazuje się, że jej po prostu nie dowozi, tak? I ja rozumiem osoby, szczególnie deweloperów, którzy mówią, no ale jak można sprzedać coś, co nie istnieje? I myślę, że tu trzeba też dużej dyskusji na środowisku, żeby powiedzieć, że no nie można w żadną stronę przeginać, bo widzieliśmy parę też takich wielkich baniek, ta kropla krwi słynna, która jest też i na HBO, i na Netflixie o tym film, jest książka na ten temat. Tyranos. Jest tak, no to ta właśnie, tak, Tyranos, czy ten festiwal, który miał być połączony z aplikacją, trochę jest jednak takich mocno nadbuchanych rzeczy, które wynikają z tego, żeby zbudować gigaskalę tą globalną, której Bogusz mówisz, no trzeba po prostu wielkich inwestycji. I to często jest takie gonienie, że już mi się kończą pieniądze, jest niby się rozpędzam, ale po chwili mi się kończą pieniądze, bo ciągle buduję tą skalę. Ja mówię to też ze swojego doświadczenia, bo ja taki paromilionowy SaaS też, jak wspomniałem, prowadziłem i potem sprzedałem, także wiem, jakie to są walki, jak to ładnie ktoś ujął, że wyskakujesz z okna i już po prostu w rozpaczy i łapiesz się krawężnika w ostatniej chwili i przeżywasz i tak powtarzasz tą procedurę właściwie nieustannie. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze dwie te rzeczy a propos tych właśnie błędów, które się popełnia. Więc jedna rzecz to jest to o czym mówiłem, tak? Czyli brak walidacji, brak potrzeby na ten produkt, tak, ta lokalność. Ale kolejna rzecz, dosyć mało intuicyjna, to jest brak pomiarów. Brak pomiarów, czyli brak mierzenia, skąd klient przychodzi, co się potem dzieje, ile tych klientów przychodzi z tak danego źródła, co oni potem robią, ile osób zakłada konto, ile osób płaci nam za to konto. I potem pytanie tych osób, dlaczego faktycznie się zdecydowało na nasz produkt, a potem szukanie podobnych osób, które kupiły ten produkt. Więc bardzo mało osób mierzy od początku wszystkie te metryki
A jak czegoś nie umiesz zmierzyć, to to jest takie biznes oparty na po prostu, wiesz, wishful thinking, tak? Czyli kurczę, stawiam ten lending, dobra, może ktoś przyjdzie, tutaj wrzucę, tam wrzucę, ale de facto tego nie mierzę, co się dalej dzieje z tym klientem. A dziś mamy do dyspozycji tyle narzędzi, które są w stanie mierzyć to wszystko, co jest naprawdę bardzo, bardzo prosta sprawa, spięcie tego wszystkiego z naszym produktem. No i tutaj dochodzimy do ostatniej rzeczy, o której chciałem powiedzieć, czyli wymyślanie koła na nowo. Czyli powiedzmy, każdy SaaS ma jakieś podstawowe swoje elementy, na przykład zarządzanie subskrypcją. Jakie są plany, jakie są elementy tego planu, płatność, rabaty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja sam popełniłem ten błąd, że budowałem to od zera. Po prostu pisałem, programowałem integrację z przelewy 24, fakturownią i tak dalej, i tak dalej. Co dzisiaj z perspektywy mojego jakby zwiększającego się doświadczenia jest totalnie bez sensu. Dziś wziąłbym gotową platformę billingową, też w modelu SaaS, i wpiąłbym ją od razu w swoje rozwiązanie. Na przykład, nie wiem, Braintree albo Paddle albo Stripe. I nie chodzi tu mi o sam procesor płatności, tą bramkę płatności, ale o całe zarządzanie subskrypcją. Bo jasne. Bardzo często w bardziej rozbudowanych SaaS-ach to zarządzanie subskrypcją, kartami, zwrotami, planami, rabatami, to się robi równie duży technologiczny problem jak cały core naszej aplikacji. I to jest marnotrawstwo po prostu zasobów, bo możemy wziąć to narzędzie, tamto narzędzie, tamto narzędzie, tamto narzędzie, spiąć wszystko sobie po API, a sami skupić się na core produktu i nie robić tamtego wszystkiego, tej całej otoczki, zapłacić jakąś kasę miesięcznie i naprawdę to dzisiaj zmniejsza ilość roboty deweloperskiej, kurczę, 50% albo 70%. Dokładnie, na tej samej zasadzie, jak chcesz sobie zbudować dom, to nie wypalasz cegieł, tylko bierzesz gotowe, tak, czy wiem, że gotowy dom z półfabrykatów wziąć, tylko po prostu bierzesz gotowe i faktycznie no też można sobie zsasować komponenty tego domu, którym jest software. A odnośnie mierzenia, to przypomniało mi się, jak zakładałem studia mobilne właśnie na Wistuli, w pierwszym roku było 30 studentów. Ja do każdego dzwoniłem tam raz na miesiąc, czy raz na dwa i pytałem, z czego są zadowoleni, z czego są niezadowoleni. I to było takie najlepsze tak naprawdę mierzenie ich poziomu, jakieś zadowolenia, co nie działa, co działa, który wykładowca dobrze się sprawdza. No to była skala, no, w tej chwili tych studentów tam jest, nie wiem, chyba około 1000. Więc to mocno urosło, ale właśnie dlatego, że wiedzieliśmy, w jaką stronę to pchnąć, bo pierwsze osoby naprawdę oddzwanialiśmy. Ja myślę, że z kolei pewnym błędem SaaS-ów takich początkowych, że od razu zapinają tam jakieś super narzędzia, mierzą to, robią jakieś biblioteki tego, doktoryzują się na ten temat, jak to mierzyć, a bardzo często, szczególnie jeżeli masz jakieś tam zaczynasz, to po prostu zadzwoń, napisz mi recenzję, napisz, co działa, co nie działa, a ja ci dam, nie wiem, miesiąc gratis. I ludzie często też czują, że coś budują i bardzo chętnie pomagają. Tak, zgadzam się, ale to jest, wiesz, jedno drugiemu nie przeczy. To, tak, żeby sobie zapiąć te metryki i żeby to mierzyć jak to wygląda, to jest jedna rzecz, a te kontakt z klientem, rozmowy z klientami, to jest druga rzecz, ale bardzo ważna na samym początku. Tak, pierwszych 100 klientów powinieneś po prostu znać, z każdym po prostu osobiście porozmawiać, czy osobiście online, tak? Tak, bo zgadzamy się tak w jednym, że najgorszy jest brak tych metryk. Znaczy coś, co się zdarza nagminnie, czyli coś, co określamy jako wydaje mi się. Tak, wydaje mi się, że to się podoba. Że nie coś, ważne, co pewnie sami też popełniały takie błędy do dzisiaj, chociaż wiemy, że nie powinniśmy tego popełniać. Gut feeling, nie? Gut feeling. No to się udało Jobsowi, no ale niestety nie wszyscy są jak Jobs, a może na szczęście, że wiedzą dosłownie, co klient chce, czują to. Chciałem też przejść do takiej części, troszeczkę zapytać o to, jak technologicznie właśnie zmieniają się SaaS-y. Tematem naszego podcastu są aplikacje mobilne i świat właśnie mobilno-webowy. Tutaj pewnie Rafał mi trochę bardziej pomoże. Czyli jak
ewoluuje świat SaaS-ów, no bo w ogóle świat staje się bardziej mobilny, tak? Facebook dzisiaj to jest, nie wiem, 90% ruchu to są telefony, tak? Myślę, że YouTube też staje się głównie mobilny, zaczyna promować powoli właśnie pionowe wideo, widzimy tam TikToki, nie TikToki, a jak to się ma właśnie to w kontekście SaaS-ów? Jak to widzisz, czy widzisz tu jakąś ewolucję? Czy widać wyraźną ewolucję, bo rynek mobilny jest młodym rynkiem jeszcze i ciężko go określić jako dojrzały, bo cały czas dojrzewa, cały czas bardzo dynamicznie się zmienia i te SaaS-y wyszły z takiej fazy wcześniej, no nie wiem, SaaS-y mogły być aplikacjami desktopowymi, czyli na płytach, tak jak mówiliśmy na początku, że trzeba było zainstalować sobie jakąś wersję na swoim urządzeniu, potem to przyszło, poszło wszystko w sieć, poszło wszystko w chmurę, do weba, więc mamy aplikacje webowe, no ale użytkownicy w miarę jak się rozrastał mobile, użytkownicy coraz chętniej potrzebowali korzystać z aplikacji na telefonach, dostosowywanie do responsywnych widoków w aplikacjach, webowych, może nie do końca zdawało egzamin, bo performance był różny, zasięg internetu jest różny na telefonach, na urządzeniach mobilnych. Wobec tego był taki trend, że coraz więcej trzeba oprogramowania aplikacji SaaS-ów pchać w mobile. No i w sumie na dziś mamy trzy trendy, trzy jakieś takie sposoby realizowania SaaS-u pod tym kątem, i które żaden z nich nie jest jakoś szczególnie dominujący, bo to jest w zależności od biznesu, od targetu, w jaki dany SaaS celuje, to ten target, to rozwiązanie jest dostosowane do targetu. No i takie trzy rzeczy to bym wyróżnił, na przykład podejście mobile first, czyli budujemy SaaS i targetujemy go tylko na platformę mobile, potrzebujemy dotrzeć do użytkowników, którzy posługują się tylko telefonami na przykład, nie? Możemy mieć najpierw mobile first, potem okazuje się, że jest zainteresowanie na nasz produkt i musimy wyjść wyżej, nie? I wchodzimy w weba, mamy budowę, zaczęliśmy od mobilki, ale teraz jesteśmy na mobilce i na webie. Są też SaaS-y, które wchodzą tylko w mobile, są tylko na mobilu, bo nie potrzebują weba, bo ich target, ich odbiorcy, ich problemy, które rozwiązują. Przychodzi mi do głowy na razie tylko jeden taki SaaS mobile only, to jest chyba Tinder, bo Instagram nie jest chyba SaaS-em, a Tinder w tej chwili jest takim freemium SaaS-em. Nie wiem, czy znasz jeszcze, czy możecie wymienić jeszcze jakieś, tak? Bo to na pewno rozwiązanie czysto mobilne to będzie coś konsumenckiego. Co jeszcze jest mobile only? Samo podejście mobile only to jest startowe podejście, nie? Każdy, te SaaS-y mogły przejść przez mobile only. Na ten moment nic mi konkretnego do głowy nie przechodzi, takie, co mogłoby być mobile only. Myślę, że dobrym przykładem był na początku może Spotify, który też targetował się bardzo mocno pod urządzenia mobilne i dzisiaj można mówić, że to jest mobile only w pewnym sensie, dlatego że sposób, w jaki odbieramy Spotify, dotyczy tylko urządzeń mobilnych. Nie wiem, otwieramy sobie Spotify na telefonie, słuchamy go w samochodzie, możemy słuchać na tablecie, możemy go zainstalować na laptopie. Jest też desktop. Czyli to jest mobile first teraz. Coś takiego, nie? Wiesz, mobile only to myślę, że mało jest takich rzeczy. Tutaj Szymon pisze SaaS mobile Uber. Ale Uber jest SaaS-em? Chyba nie jest SaaS-em. Podobnie, ale nie powiedziałbym, że jest SaaS. Jakąś usługę dostarcza, więc to też jest takie, wiecie, płynne, ale wszystkie aplikacje na przykład związane z uprawianiem sportu, tak, jak Endomondo, oczywiście zawsze masz tą wersję webową, która pokazuje ci więcej. Nie znam wielu osób, które z desktopem biegają pod pachą, szczerze mówiąc. Dokładnie. Rzeczy typu narzędzia do medytacji, jakiś Oak, Calm i tak dalej, to też masz na telefonie. Rzeczy do odtwarzania podcastów, różne playery podcastowe, tak? Pytanie, czy to możemy nazwać SaaS-em też, tak? No bo to jest de facto aplikacja, którą sobie instalujesz jednorazowo. Jeżeli za nią płacisz jakoś tam regularnie, a na pewno trochę takich jest, nie? Jakieś te właśnie wspomnieć, te medytacyjne czy ćwiczeniowe, to jest dobry przykład, tak? Że faktycznie koncentrujesz się na tym telefonie, nie? Chociaż dla mnie jest to paradoks, bo telefon jest rozpraszaczem i podziwiam ludzi, którzy są w stanie medytować z aplikacją telefoniczną. A widzisz, bo telefon de facto nie jest rozpraszaczem, bo tak samo możesz powiedzieć, że książka jest rozpraszaczem, bo leży obok ciebie i ty nie możesz robić roboty, bo co chwilę sobie czytasz jedną stronę książki. To de facto jest kwestia podejścia. Jest taka książka Indestructible.
Nirayala, gdzie on jakby tłumaczy, że zwalamy to wszystko na te telefony, a tak naprawdę to są nasze, nasze habity, nasze, nasze nawyki, które, które są, są tymi rozpraszaczami, ale to już pomijając, polecam no, będziemy książkę. Mamy o tym podcast Cyfrowy Dobrostan, bardzo dobry z Kamilem Śliwowskim. Tu jeszcze Tomasz pisze, że audiobooki, tak? Dobry przykład, tak? Audioteka, mamy Storytel. Storytel, no to jest super SaaS, jakby to jest czysty SaaS. Audible, tak. Audible, no. No, rzeczy związane z telemedycyną tak samo mogą być takim mobile-only SaaS-em. Wszelkie urządzenia, które się łączą przez Bluetooth z telefonami, żeby monitorować stan zdrowia, informować lekarzy, informować rodzinę nawet. Widziałem jakiś startup na targach, który miał opaskę, która monitoruje stan zdrowia i informuje rodzinę na przykład, że moja mama czy mój tata się gorzej poczuli. I no, nie da się tego podpiąć pod stronę internetową, nie da się tego podpiąć pod laptopa, no bo to dana osoba, tak jak mówisz, czy się musiałaby chodzić cały czas z laptopem gdziekolwiek, a tak z telefonami chodzi większość społeczeństwa, więc. Mm-hmm. No dobrze, tak, czyli dobrze wymieniłeś, mamy mobile first, mobile only, takie już ekstremalne podejście i mamy SaaS-y webowe, gdzie większość z nich, tak jak mówisz, korzysta z takiego podejścia mieszanego, tak, czyli że jest aplikacja mobilna i jest wersja webowa, tak? Rozumiem, to jest najpopularniejszy model. Przeważnie jest tak, że ta wersja webowa jest dużo bogatsza niż ta mobilna. Mobilna jest jakimś ograniczonym zasobem funkcji danego SaaS-a, bo po prostu potrzebuje użytkownik szybkiego dostępu do danych, szybkiego dostępu do kontaktów, a nie potrzebuje jakichś bardziej zaawansowanych rzeczy. I to może nie jest koniecznie dobre rozwiązanie do końca, żeby jest taki trend, żeby aplikacja mobilna odwzorowywała 100% funkcjonalność aplikacji webowej. Ja tak z tego, jak realizowałem też projekty dla moich klientów, to widziałem, że to się nie do końca sprawdzało. No, trzeba pamiętać, że bardzo dużo SaaS-ów ma charakter taki biznesowy, enterprise'owy. Jeśli weźmiemy systemy dziekanatowe, to jest taki dobry przykład, czyli na uczelni jest coś potrzebne do zarządzania uczelnią i tam pani Bogna w dziekanacie mogą z panią Jadzią wymieniać te informacje już coraz częściej w chmurze albo w jakimś tam on-premise serwerze, który to zbiera. No i faktycznie tam jest masa informacji i Escola, nie wiem, dla ilu uczelni w tej chwili dostarcza z 20, powiedzmy plus minus taką aplikację, gdzie pewne informacje z perspektywy studenta ważne są wyświetlane, tam plan lekcji, twoje oceny, twoi wykładowcy. No tam ta pani Bogna, pani Jadzia pracują tylko na uczelni, no nie muszą tam po pracy sprawdzać na telefonie, jakiś dochodzi do tej dużej bazy, to mają wszystko w komputerze, natomiast jest potrzebna końcówka dla studenta. Myślę, że podobnie działają różne systemy, klasy LMS, takie też uczelniane e-learningowe i wiele, wiele innych. SAP tak samo jest już w tej chwili, ma aplikację mobilną, no ale ciężko SAP-a by było zapakować na telefon, więc to myślę, Rafał, dobry przykład, tak, że robimy wersję light na telefon tych najbardziej potrzebnych rzeczy. Co ciekawe, ta wersja mobilowa może rozszerzać tą naszą aplikację webową. My mamy taki przykład właśnie w Policie w chmurze, po prostu korzystając z aparatu, na przykład w telefonie, tak? Mamy aplikację mobilną, no i na przykład chcemy sobie, mamy dowód rejestracyjny i taki agent chce zczytać szybko wszystkie dane z dowodu, tam jest QR kod, więc on sobie odpala aplikację, pach, cyk, ten QR kod, ma wszystkie informacje o właścicielu, o samochodzie, to się od razu uploaduje gdzieś tam do tej naszej chmury, plus zaznacza dwa checkboxy, tworzy mu się jakieś zapytanie dla tego klienta, liczą mu się jakieś składki i tak dalej, więc to jest takie urządzenie zewnętrzne, albo tak samo jak chce zrobić, nie wiem, zdjęcie jakiemuś pojazdowi, wrzucić po prostu jako załącznik, tak? No to też to jest rozszerzenie po prostu tej dużej, dużej aplikacji. Analogicznie działa też aplikacja InFact, to, no, do tego co Bogusz powiedział, to jest aplikacja, którą ja na przykład używam i bardzo lubię sposób, w jaki jest wykonana, bo w formie webowej, desktopowej jest prawdziwym kombajnem do księgowości dla małych firm, nie? Natomiast w wersji mobilnej ona ma bardzo ograniczone funkcje, nie ma całego, jest dostęp wprawdzie do wielu funkcji z księgowości, ale tą kluczową rzeczą jest możliwość zaksięgowania sobie dokumentu przez telefon poprzez skanowanie go, analogicznie jak to jest w Polisie w chmurze, że skanujemy dokument, fakturę, ładuje nam się od razu faktura, leci się księguje z automatu i to jest taka wersja light, ale skupiona na korowej funkcji dla odbiorcy, nie? Tak samo Google Analytics też ma swoją aplikację mobilną,
dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do danych, potrzebuję gdzieś w ruchu, mam spotkanie, potrzebuję się podeprzeć danymi z mojego biznesu, mam szybki dostęp do danych. Nie mam dostępu do całej konfiguracji analityków, ale mam dostęp do raportu, który mi jest potrzebny w danej chwili. Więc to jest ta wersja light, ale skupiona na korze, całego produktu. No właśnie. No i pamiętajmy, że mamy przeglądarkę w telefonie, więc każda aplikacja dostępna w wersji webowej możemy wejść po prostu przez przeglądarkę i tyle, tak? I mieć dostęp do wszystkiego. Natomiast warto tu dwie rzeczy podkreślić z tych, co powiedzieliście. Po pierwsze właśnie, że często dla SaaS-ów trzeba mieć jakąś wersję light, tak jak jest, nie wiem, Brand24, jest Brand24 apka, która tam ma większość tych funkcji, mogę, tak jak Rafał powiedział, podejrzeć Google Analyticsa, podejrzeć te najważniejsze informacje, bo faktycznie jak sprawdzałem sam z analityki wielu aplikacji, które robimy, to bardzo często 2-3 funkcjonalności tam, nie wiem, z 10 wykorzystywane są przez 90% czasu, tak? Czyli to trzeba się skupić na tych najważniejszych aspektach i je wyeksponować w aplikacji. A druga rzecz, co ty, Bogusz, powiedziałeś, czyli że telefon jest dla nas dzisiaj takim narzędziem, które ma masę czujników, tak? Ma GPS-a, ma aparat fotograficzny, tak? No niby mamy kamerkę w komputerze, no ale nikt nie robi nią zdjęć, bo ona jest bardzo niskiej jakości zazwyczaj. No, w przeciwieństwie do aparatu telefonu, który jest już coraz lepszy. Mamy tam GPS-a, który nam się przydaje w wielu aplikacjach, nie wiem, Janosika, czy jakieś inne aplikacje właśnie związane z dbaniem o zdrowie, no to ten GPS jako czujnik jest nam bardzo przydatny. Czy w grach, jeżeli chodzi o żyroskop, tak? To jest coś, czego nie mamy w komputerze, a co jest super przydatne, stricte związane z tą branżą mobilową, pozwala nam na lepsze wykorzystanie telefonu do SaaS-ów. No i tutaj może być jeszcze ciekawy trend. Ciekaw jestem bardzo, jak się rozwinie. W sumie dwa takie trendy. Jeden trend to voice first, czyli aplikacje, jakieś SaaS-y, które będą obsługiwane w pierwszej kolejności z naciskiem na voice, tak? Czyli będziesz mówił po prostu tej aplikacji, bo już widzę, że to po prostu to działa, tak? Typu przez Google'a możesz po prostu napisać wiadomość bardzo szybko mówiąc, tak? Ja już często z tego korzystam, nie chce mi się pisać i mówię, i naprawdę to, co ja mówię, jest odwzorowane jeden do jednego w tekście, nawet długie jakieś wypowiedzi. Więc tutaj jestem ciekawy tych trendów, a z drugiej strony cały ten wątek AR, tak, czyli augmented reality, czyli nasza kamerka w telefonie poprzez aplikację pokazuje nam więcej niż ten rozszerzony świat, tak, gdzie na przykład możemy sobie zamodelować mieszkanie, patrzeć przez aplikację, przez telefon, jak będzie wyglądała taka i taka szafka, czy taka i taka kanapa z Ikei u nas dokładnie w tym miejscu, gdzie chcemy ją postawić. Więc te dwa takie podejścia, które myślę, że będą mocno zmieniały świat. Na pewno. Mieliśmy tutaj Basię Rogale z CCC, która mówiła o aplikacji, która AR-owo pokazuje, jak buty będą wyglądać na naszej nodze. I że w ogóle ta aplikacja w ciągu 10 miesięcy z miliona na 2,5 miliona pobrań się wyskalowała. Także widać, że ludzie, szczególnie jak wiecie, jest COVID, jest pandemia, nie mogą pójść zobaczyć tych butów albo boją się dotknąć, bo się zarażą, to okazuje się, że ta wirtualna rzeczywistość, czy rozszerzona w tym wypadku, strasznie przychodzi z pomocą. Rafał, jeszcze chciałem cię zapytać o takie właśnie te pułapki, które mnie osobiście śmieszą, czyli właśnie, że dużo SaaS-ów próbuje jakoś wywzorować się na czymś, tak? Na przykład śmiejemy się, że nie wiem, ktoś przyszedł do nas, że Tinder dla rynku B2B, tak? Że nie wiem, mamy jakoś firmy oceniać prawo, lewo, która dobra, która nie. Jakby czy spotkałeś się z jakimiś takimi zabawnymi realizacjami i masz jakieś tutaj przemyślenia, czego unikać? Ja się kilka razy realizowałem na pewno Slacka dla firm, realizowałem Tindera dla trenerów fitness, więc to takie dwa główne przykłady wzorowania się na kimś. Realizowałem też aplikację, która przypominała trochę Instagrama, natomiast dotyczyła pojazdów i można było sobie zrobić taki Instagram dla samochodów tylko, nie? I każdy, kto przychodził, to przychodził z takim wymaganiem, że ja chcę, żeby to działało tak jak w Instagramie, chcę, żeby to działało tak jak na Tinderze, żeby obrazki się ładowały szybko, była super jakość, wysoka dostępność, nie tylko, że przychodził z budżetem, który, nie wiem, czy Instagram kiedykolwiek mógł mieć niski budżet, nie? Przychodził z niskim budżetem, a miał wymagania od najlepszych, bo chciał szybko doskoczyć, nie? Inspirować się jakąś rozwiązaniem, które jest dowiezione
na dużą skalę, nie? Więc cały czas pewnie do firm, do software house'ów spływają oferty typu OLX dla prac magisterskich, dla korepetycji i tego typu rzeczy, więc nowy Facebook. No, nowy... Ale trzeba powiedzieć, że czasami można się inspirować i są ciekawe przykłady takich półskopiowanych mechanizmów, tak, które się użytkownicy przyzwyczaili. Jest choćby aplikacja, nie wiem czy globalna, czy w Polsce Akuku Mama, czyli taki Tinder dla mam, który się spotykają właśnie mamy na spacery, na jakieś wyjścia. Są faktycznie jakby przykłady zastosowania różnych takich mechanizmów, które przyjęły się. Nie wiem, no tak jak Uber zaczął całą kategorię, można powiedzieć, tak? Tego matchmakingu między kierowcą a pasażerem, tak? I de facto BlaBlaCar z tego korzysta w innym układzie zupełnie, ale jednak. I okazuje się, że może stworzyć się nowa kategoria, w ramach której my jakąś subniszę możemy zająć, prawda? No dokładnie. Nie no, zdecydowanie, no tak jak my z Policją w chmurze wyszliśmy przecież w rynek de facto trochę CRM-ów, trochę takiego ogólnie obsługi, ale dla niszy, tak, dla konkretnie agentów ubezpieczeniowych i często to działa, bo na przykład porównując się z naszą konkurencją, która jest dla agentów, dla branży finansowej i jeszcze tam dla dwóch nisz, tak, no to tam jak wchodzisz do aplikacji, to nie widzisz słowa polisa, tylko widzisz słowa na przykład sprzedaż albo oferta albo coś takiego, co de facto można powiedzieć, że to jest polisa albo to jest, nie wiem, kredyt, nie ma znaczenia. I część naszych klientów po prostu przyszła, mówiła, że przychodzi do nas, dlatego że u nas wchodzą i oni wiedzą, co mają robić. Mają tu moje polisy, tutaj coś tam, a tam wchodzą i mimo tego, że de facto to jest to samo, tak, funkcjonalność jest ta sama, tylko tam jest inny naming, bo jest rozszerzone na kilka nisz, a nie jest dla jednej konkretnej niszy. I te osoby, właśnie to niszowanie często jest bardzo, bardzo fajny na początek, potem można się rozszerzać, ale im bardziej masz dopracowanego tego swojego idealnego klienta, że to jest agent ubezpieczeniowy lub agencja ubezpieczeniowa działająca w Polsce, potrzebująca takiego systemu, to jest bardzo prosto tych ludzi znaleźć, tak? I łatwo jest ten biznes wyskalować do tych pierwszych jakichś sukcesów, a potem można myśleć, co dalej. Właśnie to brak targetowania jest taka pułapka twórców SaaS-ów, że wydaje mi się, że jakaś grupa odbiorcza potrzebuje mojego rozwiązania, jestem zakochany w swoim produkcie, ale tak naprawdę okazuje się, że ten target jest za mały i nie wiem, duże nakłady finansowe w budowanie produktu nie przynoszą nic, bo okazuje się, że odbiorców po prostu nie ma kto płacić, nie? Tak jak już wcześniej powiedział. Nie? I pracowałem raz dla takiego SaaS-u, budowaliśmy dość duży SaaS dla muzeów i ten target był perfekcyjny, to był klient ze Stanów Zjednoczonych, natomiast perfekcyjnie wytargetowany odbiorca. Mieliśmy jasno określoną domenę ludzi, do których wychodzimy z produktem i łatwo było dla zespołu, który to budował, było łatwo zrozumieć potrzeby odbiorcy, a dla biznesu łatwo było, można było stargetować odpowiednie feature i uzyskiwać feedback, bo miejsca dla feedbacku były jasno określone, nie trzeba było gdzieś szukać po grupach na Facebooku, jakieś ankiety, nie trzeba było też dużych nakładów marketingowych, bo miejsca, gdzie sprzedawaliśmy SaaS, były ściśle określone, targetowanie było super. Czyli z tego, co mówicie, przychodzą mi takie dwie refleksje, jak można zbudować skuteczny SaaS. Pierwsza z nich to albo mieć bardzo ściśle sprecyzowaną niszę, bo wtedy wiemy, gdzie szukać klientów, wiemy, gdzie szukać feedbacku i wiemy, do kogo konkretnie to kierujemy. Są też, tak jak mówisz, Bogusz, nawet nazewnictwo może być perfekcyjnie skrojone i klienci będą czuli takie, że to jest moje, tak? To jest napisane dla mnie. Tak. A drugie, co mówicie, to, że produkt musi być naprawdę świetny i trafić w potrzebę, często nawet pisane dla mnie, jak przypominam sobie historię chyba tej firmy 37 Signals, czy że oni pisali Basecampa dla siebie, tak samo Slacka chłopaki napisali dla siebie, tak, ale to było tak genialne technologicznie, okazało się tak użyteczne, tak bardzo wszystkim się od razu spodobało, że po prostu z tej małej niszy, która nawet była tak mała, że dotyczyła, napisaliśmy to dla siebie, wyskalowali się na cały świat w tym wypadku. Ja widzę takie dwie rzeczy, jeżeli chodzi o
te najbardziej udane SaaS-y z największymi sukcesami, największymi przychodami, to jest po pierwsze, jeden z founderów jest osobą techniczną, czyli ma pojęcie po prostu o tym biznesie od strony technicznej, a druga rzecz to, że buduje ten produkt częściowo dla siebie, że się pasjonuje tym, że buduje to dla siebie, dla swojego zespołu, bo jeżeli budujesz coś, co cię inspiruje, pasjonuje i dla siebie, tak, ty rozwiążesz swój problem, znajdziesz więcej osób takich jak ty i to prawdopodobnie rozwiąże też ich problem. No i ten tak zwany głód tego foundera, głód tego sukcesu, tych klientów, mówienia o tym rozwiązaniu, tak jak my mamy teraz z Achieve Guru, gdzie jeszcze nie wypuściliśmy pierwszego MVP, a naprawdę no, setki czy tysiące osób już o tym projekcie wiedzą i się pytają kiedy. Zbudowałem dwie społeczności, polską i angielską, po ponad 500 osób, które oczekują już, więc ten techniczny founder, ważna sprawa, budowanie czegoś, co rozwiązuje też twój problem, ważna sprawa, jeżeli chcesz naprawdę osiągnąć duży sukces, a jak nie, to się będziesz dobrze bawił przy tym i tak cały czas, no i jakby ten głód tego foundera. Więc często jest tak, że jak tego głodu nie ma, tak jak budujesz, na przykład ja w Polityce w Chmurze trochę tego głodu nie miałem, bo ja de facto nie obcowałem z tymi ludźmi, z tymi klientami na co dzień, to nie byli moi znajomi, produkt nie rozwiązywał moich problemów, tylko problem no, tej niszy, okej, fajnie, ale mnie tak nie pasjonował, ja o tym nie mówiłem na swoim Instagramie, że wejdźcie tutaj, zobaczcie, bo też moja społeczność nie skorzystałaby z tego projektu i to był też powód, dlaczego się troszkę odsunąłem od tamtego projektu, zamiast go na maksa skalować, bo nie pasjonował mnie tak jak to, co robię teraz. Więc to takie insight ode mnie. Rafał, jeszcze powiesz od siebie jakieś dwie rady dla początkujących czy średnio zaawansowanych SaaS-owców? Pierwsza rzecz jest taka, żeby skoncentrować się na korze. To jest ważna rzecz, żeby nie przeładować swojego SaaS-u funkcjami i nie kazać myśleć swoim użytkownikom. Naprawdę korzystać z tej dobrej zasady, z tej złotej zasady UX, don't let me think, i budować produkt, który jest prosty w obsłudze, intuicyjny i ma kilka prostych funkcji, bo jak patrzymy na SaaS-y, to tak naprawdę z czym nam się kojarzą SaaS-y? Mówimy Spotify, odtwarzacz muzyki, mówimy Infact, księgowanie faktur, mówimy polisa w chmurze, obsługa polis ubezpieczeniowych. Są proste, prosta rzecz, to na czym zbudowany jest SaaS jest prostą funkcją, jest jednym, można streścić to kilkoma słowami, nie? To jest taka złota rada, żeby się skoncentrować na prostej funkcji, nie przeładowywać, nie wydawać funduszy, nie wydawać swojego czasu na rozwijanie funkcji, które nie są kluczowe. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, że 90% użytkowników używa tylko kilku funkcji w aplikacjach, kilku funkcji w SaaS-ach i dla tych funkcji ja kupuję, nie kupuję dla jakichś szczegółowych raportów czy super możliwości ustawiania sobie skórki i kolorowych awatarów, tylko kupuję dla rozwiązywania problemów, z którymi do nich przychodzą. Więc ta koncentracja na korze i odpowiedni target do odbiorcy. To dwie złote rady dla twórców ode mnie. Bogusz, od ciebie jeszcze jedna, jeszcze jedna rada ode mnie. Znaczy jest taki ten magiczny trójkąt founderów, tak? Czy osób tych podstawowych, tych korowych w zespole, czyli hacker, hustler i hipster, tak? Hacker buduje to wypasione rozwiązanie, hustler po prostu chodzi, wszystkich nakręca na to rozwiązanie, że jakie ono jest genialne, chociaż jeszcze pierwsza linijka kodu nie powstała. No i hipster, osoba, która właśnie robi to don't let me think, tak? Czyli że ktoś wchodzi i mówi, wow, kurde, ten efekt wow, ten UX, UI. Więc trzy takie rzeczy. No i w tym momencie ja jestem trochę takim hustlerem, mimo tego, że jestem też osobą techniczną, która budowała swoje pierwsze produkty, to ten hustler wydaje mi się na początku jest niesamowicie ważny. Hacker typu właśnie jak Rafał siedzi, coś oczywiście robi, tak, pisze blog posty, trochę w społecznościach się udziela, ale generalnie jego domem jest po prostu siedzenie, robienie kodu, robienie tego wypasionego produktu, a ja w tym momencie mogę, wiesz, siedzieć, odpalać jakieś grupy, jakieś mailingi, być w kilku podcastach, zarażać ludzi tą w ogóle wizją, tak? Nakręcać ich na ten produkt, który de facto jeszcze nie powstał. I brak tego hustlera wydaje mi się, że pogrzebał wiele rozwiązań, bo jak
ktoś mi przyjdzie z entuzjazmem, opowie o swoim produkcie, że to mi tak pomoże, tak pomoże, tak pomoże, to ja jestem w stanie nawet zmienić moje obecne rozwiązanie, z którego korzystam, i przejść do niego przez osobę foundera. Widzimy to na przykład w Brand24, tak, gdzie ta osoba foundera, ten hustling jest, buduje produkt, tak? Wszyscy wiedzą o tym produkcie w Polsce, jest wymieniany cały czas. Jak pytasz o jakiś SaaS, który znasz, o foundera, którego znasz, no to Michał Sadowski, tak? No ale Michał, którego też ciepło pozdrawiam, niedaleko też tutaj mieszka ode mnie, posyła do przedszkola tutaj niedaleko swoje dzieci, jest i hustlerem, i hakerem, i hipsterem w jednym, więc to, słuchajcie, jest no takie niezłe połączenie, bo on hakuje ciągle, wymyśla jakieś tam nowe, wydaje się, ma pomysły, nowe funkcjonalności, hustluje, no to chyba to widać, i też poprzez swoje zdjęcia jest naprawdę niezłym hipsterem, tak? Tak naprawdę tak. Jego targetem są agencje, i zauważcie, że on jest takim wymarzonym szefem kogoś, kto pracuje w agencji, nie? Każdy by chciał mieć takiego fajnego szefa. Ja jeszcze na koniec chciałem tutaj dla słuchaczy, może dla was się przyda taki ciekawy hack właśnie dać, SaaS-owy, którego mnie nauczył Grzesiek Jastrzębski, czyli on ma swoją grupę klientów, którzy korzystają z jego rozwiązania. Konkretnie chodzi właśnie o tą usługę związaną z drukowaniem materiałów. I on tam odbywa się głosowanie, jakie kolejne funkcjonalności wprowadzić do tego SaaS-a, do tego rozwiązania. I to w zależności od tego, ile dany klient płaci, ile wykorzystuje swoją usługę, no to ma swoje wagi do tego, żeby głosować na to, jakie kolejne będą rozwiązania wprowadzone. I jakby on dzięki temu nie musi się zastanawiać w ogóle, jakie będą nowe feature'y, bo to ludzie na nie głosują, one są jakby wyceniane, ile zajmą godzin programistycznych, i ludzie określają. Trochę jak budżet obywatelski, jest budżet obywatelski jego klientów, którzy decydują, co nowego będzie zbudowane. Mi się to wydaje niesamowite, bo takie bardzo demokratyczne i też angażujące, bo jak głosowałem na dany projekt i się go w końcu doczekałem, no to świetnie, a jeżeli się nie doczekałem, no to muszę jeszcze bardziej, jeszcze ciągle go zgłaszać, aż w końcu go otrzymam, tak? Bo wiemy wszyscy, że w dużych, zaawansowanych SaaS-ach to problemem jest właśnie, że czekam na te niektóre feature'y i piszę tam na pomoc, kiedy to zrobicie i kiedy to zrobicie, i odpisują, że no myślimy o tym, jest na naszej liście, tak? Za 100 milionów lat, tak? No właśnie, ale to jest okej, okay. Przy czym właśnie ostatnio na... Ja też miałem takie podejście. Niestety część z tych rzeczy żałuję, że wykonywaliśmy dla klientów, którzy po prostu chcieliśmy ich przekonać, żeby dołączyli do nas, i robiliśmy dla nich rzeczy nawet tak skrajne, jak przestawienie kolejności okien na danym formularzu. Tak, ale ty mówisz, że chciałeś pozyskać klienta przez zrobienie nowego feature'a, a to błąd. To chodzi o to, żebyś robił dla już istniejących klientów nowe feature'y w oparciu o to, co uważają, że naprawdę jest im potrzebne. Nie, ja rozumiem. Po prostu mieliśmy teraz taką dyskusję właśnie w trakcie live'a w Akademii Globalnego Startupu z Błażejem, który buduje landingi, no i tych klientów są tysiące, i było takie pytanie, tak, czy jest jakaś głosowanie na feature'y, że ludzie, klienci obecni są w stanie... Mhm. No i generalnie u nich tego nie ma, tak? Oni coś takiego robili. Za bardzo rozproszony jest, bo on ma bardziej B2C. Możliwe, że jest za bardzo rozproszony. Często klienci po prostu nie wiedzą, znaczy mają jakąś ideę, a ta idea nie do końca zgadza się z roadmapą na kolejne miesiące czy lata produktu. No i oni po prostu... Wydaje mi się, że w większych SaaS-ach nie uświadczysz czegoś takiego, jak powiedziałeś. To jest ciekawy model, ale nie spotkałem się w tych większych SaaS-ach, żeby tak faktycznie taka demokracja panowała, bo jednak wizja tego produktu często musi być inna troszeczkę niż myślą użytkownicy, tak? Dobrze. Rafał, Bogusz, ja trzymam bardzo mocno kciuki za wasze pomysły biznesowe, SaaS-owe i wszystko inne, o czym planujecie. Też za wasze społeczności, które budujecie, bo to jest, wydaje mi się, komponent, o którym niewystarczająco dzisiaj powiedzieliśmy, że właśnie dobry SaaS ma też społeczność ambasadorów, którzy będą to chwalić. Dzięki wam za gigantyczną porcję wiedzy i mam nadzieję, że za pół roku, za rok posłuchamy, jak Achieve Guru się rozwinęło. Dokładnie. Jak osiągnęło pierwszych 10 tysięcy płacących klientów.
Dzięki, Krzysztof, w takim razie i do usłyszenia. Dzięki.